Cześć, dzisiaj kolejny film pogadankowy z makijażem w tle albo z pogadanką w tle, zależy z której strony na to spojrzeć. Więc jeżeli macie ochotę się ze mną pomalować, tak właśnie tak, to zapraszam serdecznie. Dobra, to szybkie kawy, bo dzisiaj mi wyszła taka dobra, że o matko droga. Złapię sobie jeszcze tylko na usta ten mój ulubiony balsam z Bioderma. No i dobra, super. Na buzię już sobie nałożyłam krem. Nałożyłam sobie krem z Face Boom. Oczywiście napiszę go Wam, jak on się nazywa w inboxie pod spodem. I polecimy sobie dzisiaj tak... Wybrałam sobie trzy paletki. I nie uwierzycie jakie. To znaczy wybrałam sobie trzy paletki, ale pewnie nie będę z wszystkich ich korzystać. To są dwie z Zoewy. Jedna to jest Natural Yours, druga to jest Rose Golden. I wzięłam sobie trzecią tak w razie czego I Heart Makeup Chocolate Love. Podkład Eveline Better Than Perfect w odcieniu 02. Dwa słowa o tym podkładzie, on jest super na co dzień, bo nie robi jakiejś takiej super ekstra maski i naprawdę bardzo fajnie wygląda, a jednocześnie dość sensownie kryje, więc jest super, ale na większe wyjście jakieś bym go raczej nie stosowała, bo nie jest aż tak bardzo długotrwałe, chyba żebyście go sobie dobrze spryskały jakimś fikserem i pudrem fiksującym, ale naprawdę jeden z najlepszych podkładów drogeryjnych, a jest naprawdę bardzo, bardzo tani. No więc ja się z nim bardzo polubiłam i szczerze mówiąc już dobre pół roku go stosuję, tak wiecie, prawie że codziennie, bo naprawdę jak same widzicie ten efekcik jest całkiem konkretny. Coś mi tu Instagramy moje szaleją, zapraszam na Instagrama swoją drogą, gdzieś tutaj Wam podrzucę link do Instagrama, moją nazwę, bo mam dwa Instagramy. Swój prywatny i make-upowy, więc pozwólcie, że będę Was przerzucać na ten make-upowy chyba jednak, bo sama nie wiem, co z tym Instagramem zrobić, czy go scalić w jedno, czy o co chodzi. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak to zrobić z tym Instagramem, czy prywatny przerzucić na makijażowy, czy skupić się tylko na tym makijażowym, to dajcie znać, zróbmy jakąś burzę mózgu. Dobra, kolejna rzecz to korektor i to też będzie Eveline i to też ostatnio mój ulubieniec. To jest Eveline Liquid Camouflage HD, to jest w odcieniu dwójeczka chyba, albo jedyneczka, jakoś tak. O Boże, 03. No, nie wyszło, ale jest naprawdę świetny, bardzo fajnie kryje i zaraz zobaczycie, uwielbiam te aplikatory, te takie jumbo, zresztą same zobaczcie, jak to super wygląda. Mi się najlepiej nakłada i rozciera korektor, kiedy mam go właśnie tak nałożony pod oczami, bo wydaje mi się, że wtedy to, wiecie, mam roztarte wszystko tak jak trzeba, rozświetlone wszystko to, co trzeba i jak trzeba. No ale głównym tematem filmiku miało być wypalenie zawodowe i szczerze zastanawiam się, dlaczego tak dużo ludzi ostatnimi czasy, tak od pandemii chyba, wiecie, od tego pierwszego lockdownu, ma tak, że dzieje się źle z nami wszystkimi. Wiecie co, wydaje mi się też, że my jesteśmy jeszcze tym pokoleniem, która paradoksalnie naprawdę dużo pracuje. I naprawdę tak jak widzę po swoich znajomych, to my pracujemy bardzo dużo i z jednej strony fajnie, że to pokolenie, które teraz idzie, będzie wchodziło na rynek pracy, już ma takie, wiecie, zupełnie inne priorytety. Zauważcie, że ci ludzie, którzy są urodzeni 2000 w górę, to są ludzie, którzy mają zupełnie inaczej określone swoje wartości. I dla nich, jeżeli masz zostać, gdzieś nawet na TikToku zobaczyłam taki filmik, że dla nich, jeżeli masz zostać w pracy 2 godziny dłużej, i mieć kasę z tych nadgodzin albo wyjść ze znajomymi, dla nich wyjście ze znajomymi będzie bardziej wartościowe i oni oleją dodatkową kasę po to, żeby pójść ze znajomymi gdzieś. Fakt faktem to też są, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli jesteście urodzeni po 2000 roku, to dajcie znać, czy tak macie, bo dużo osób mówi, że to są osoby, które liczą na bardzo łatwy hajs. Naoglądali się YouTube'ów, TikToków i tak dalej i myślą, że po prostu siedząc i nic nie robiąc, proszę bardzo, gotówko spływaj do mnie. Więc jestem ciekawa, czy to na pewno nie jest tak, że wiecie, że wszyscy tak mają, bo to by było straszne generalizowanie, ale podobno bardzo dużo osób z tego przydziału wiekowego tak ma. Nie wiem, to jest może też trochę kwestia wychowania, tak mi się wydaje, nie wiem. Zróbmy tu jakąś fajną dyskusję, tylko taką wiecie, z szacunkiem, jeżeli można. Puder kreolan klasycznie. Ale co do wypalenia zawodowego, to tak, to zauważyłam, że bardzo dużo osób ma ten problem, że w pewnym momencie zaczyna się już sypać wszystko, a widzę to naprawdę po swoich bardzo dobrych przyjaciołach, że jest tego chyba trochę za dużo już w naszym życiu. I ja też tak miałam i dlatego właśnie nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś się mnie pyta, czy w przyszłym roku będę malować klientki indywidualne, nie wiem. Mam zapisane dwa śluby, ale to dlatego, że to są moje klientki, które ja po prostu kocham i uwielbiam. Ktoś, kto będzie, wiecie, tak totalnie zlewał to, co robi i dobra, wyjdzie mi to, wyjdzie nie, to nie.
Ma na pewno dużo łatwiej. Ja jestem typem człowieka, który jak mu coś nie wychodzi, to znaczy, to wiecie, taka frustracja mega jest we mnie i strasznie szybko się denerwuję, irytuję i wtedy wychodzi mi wszystko jeszcze gorzej i się stresuję jeszcze bardziej i no wiecie, w koło Macieju. I wydaje mi się, że to poniekąd na tej zasadzie to było. U mnie od pandemii, od tego pierwszego lockdownu coś przykliknęło. Ja wtedy też powiedziałam, że chciałabym iść w zupełnie inną stronę i chciałabym pracować w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym zawodzie, bo ja, tak jak Wam mówiłam w wcześniejszym filmiku, ja wiedziałam, że makijaż to jest dla mnie jakiś etap. To nie jest całe życie, to jest po prostu jakiś etap, z którego będę próbowała wyciągnąć jak najfajniejsze rzeczy, szczególnie, że tak jak mówiłam Wam, mi to sprawiało mega frajdę, to dla mnie to było po prostu, to nie była praca. Na początku to w ogóle nie była praca, to było coś takiego, wiecie, że ekstra super. Jarałam się tym strasznie. Bronzer Eveline tym razem, Glow & Go Bronzing Powder, to jest odcień 02 Jamaica Bay. A się udzielać na tym Instagramie dzisiaj. A już wiem czego, bo dodałam rolkę jakąś z makijażem i dlatego i ta rolka taki szał robi. Dobra, przejdźmy do bronzera. W każdym razie tak, na początku sprawiało mi to mega frajdę i podejrzewam, że jeżeli zmagacie się z wypaleniem zawodowym, to albo czujecie w sobie takie już napięcie trochę, że coś jest nie teges, to też na początku mieliście tak, że praca sprawiała Wam mega frajdę. I bardzo często jest tak, że jak właśnie poświęcacie takie 100% siebie w pracy, to uważajcie, bo to może się naprawdę źle skończyć. Ja też podczas tego pierwszego lockdownu powiedziałam, że no, chciałabym zupełnie w coś innego pójść, szczególnie, że to były takie, wiecie, niepewne czasy, jeżeli chodziło o makijażystki, kosmetyczki, stylistki i tak dalej, bo nas pozamykali na dość długo i to było takie, rozumiecie. No człowiek zaczął się bać o to, co się będzie działo. Mi i tak w sumie nie szło źle, naprawdę. Boże, naprawdę zgrzeszyłabym, jakbym powiedziała, że coś mi się tam nie udawało, bo nie, bo totalnie nie. I ja sobie bardzo szybko też odbiłam ten lockdown. Więc byłabym naprawdę świnką, jakbym powiedziała, że coś tam mi się nie udawało. Ale ja wiedziałam, że to... Ja mam, wiecie, takie głupie, nie wiem, zawsze mówię, że... Mam taką fajnie rozwiniętą intuicję. Jak mi intuicja wtedy podpowiedziała, słuchaj kobieto, to nie jest, nie, musisz zacząć iść w coś innego, musisz powolutku się przebranżawiać. I gdybym ja wtedy to zrobiła, to teraz na pewno byłoby zupełnie inaczej, ale wiecie, to czasu nie cofnę. No zresztą mądry Polak po szkodzie, sami wiecie jak to jest. Więc ja od tamtej pory zaczęłam bardzo intensywnie myśleć o tym, co będę robić i że na pewno to nie będą makijaże, bo ja na pewno przez całe życie makijaże robić nie będę i rzęs, szczególnie, że mi na przykład one bardzo fizycznie dawały w kość, o dziwo, a druga sprawa też była taka, że no ja się w pewnym momencie w kontakcie z ludźmi zaczęłam wypalać, przyznaję się bez bicia. W pewnym momencie kontakt z ludźmi zaczął sprawiać mi niesamowity problem. Zaczęłam być takim introwertykiem, że to się w głowie nie mieści. I o ile rzęsy uwielbiałam robić, bo ja sobie usypiałam swoje klientki i szybciutko robiłam te rzęsy, tak żeby one nie wiadomo ile też czasu nie zajmowały, o tyle z makijażami już tak łatwo nie było. I nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale ja po prostu w pewnym momencie męczyłam się samym kontaktem z ludźmi. Tragedia, po prostu tragedia. Róż z NYX-a. To będzie róż z tej serii Powder Blush i to będzie Apricot. No i widzicie, tak to jest, jak się ze swoją siostrą zacznie rozmawiać, godzina minęła ponad. My zrobiłyśmy lekko burzę mózgów. Dobrze, róż w każdym razie. Tak, straciłam przy okazji wątek, więc wybaczcie mi. Wiem, że dla Was to było pół sekundy, ale dla mnie to naprawdę była ponad godzina gadaniny i robienia burzy mózgów, więc tak, w każdym razie wypalenie zawodowe. A propos też o tym rozmawiałyśmy, bo też z nią poruszyłam ten temat i też stwierdziła, że w jej otoczeniu również jest bardzo dużo osób, które wypalenie zawodowe odczuwają bardzo silnie i bardzo mocno. Więc nie wiem, czy to serio są takie momenty te od COVID-u, COVID-a, czy o co chodzi. Ale tak, no ja też stwierdziłam, że tak a propos tego wypalenia zawodowego, że jeżeli, tak jak we wcześniejszym filmiku Wam mówiłam, jeżeli mam zrobić coś na odpiernicz, to wolę tego nie robić wcale, bo dla mnie to jest marnowanie życia i swojego, i czyjegoś, a szczególnie jeżeli chodzi o to, że ja zawsze stawiałam na to, żeby dziewczyny ode mnie z makijażu wychodziły jak najbardziej zadowolone i żeby naprawdę im się podobało to, co ja na ich twarzach robiłam. Róż, tfu, rozświetlacz. Oczywiście I Heart Makeup God of Love. To jest chyba mój ulubiony rozświetlacz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale naprawdę latami go używam, więc coś w tym musi być. Brwi sobie tylko wyczeszę, nie będę ich układać na mydełko dzisiaj i złapię sobie je
tymi... o Jezu, jakie to jest brudne. Nie wiem, czy chcę to Wam pokazywać. Boże. Tymi cieniami z Kobo. Tymi cieniami z Kobo. Będę sobie je podkreślać. Nie wiem, wiecie co? Bardzo lubię ostatnio ten z Kobo, ten najjaśniejszy. O, tutaj ten cień. I maczam sobie taki bardzo puchaty pędzelek w nim i wszystko jest potem takie, wiecie, umrusane w tym... w tych pyłkach takich z tego cienia. Więc tak. Więc jeżeli jesteście wypaleni zawodowo, to naprawdę polecam. Naprawdę polecam coś z tym zrobić. A już jak widać, że ktoś się psychicznie męczy i to nie idzie, to... to zaufajcie mi, prędzej czy później to nie skończy się dobrze. Wiem, że ostatnio cały czas to powtarzam, że to się nie skończy dobrze, ale serio. Ja też twierdzę, że gdybym teraz została w tych makijażach indywidualnych, to byłoby jeszcze gorzej. I z miesiąca na miesiąc ja bym malowała jeszcze gorzej. Wiecie, ja w pewnym momencie miałam tak, że na samą myśl o tym, że zbliża się weekend, to nie miałam czegoś takiego, że o mój Boże, żygam tym wszystkim, tylko miałam takiego głupiego stresa. Czujecie to? W ogóle po tylu latach malowania ja miałam stresa, że muszę kogoś umalować i że tak bardzo chciałabym, żeby to dobrze wyszło, że mi to nie wychodziło dobrze. Byłam tak zestresowana samym faktem, że chcę, żeby to mi dobrze wyszło. Nie wiem, no po prostu czasem trzeba sobie odpuścić i odpocząć troszeczkę od tego, co się robi, bo naprawdę to jest jedna z najlepszych możliwości. Ja na przykład teraz widzę, że zaczynam bardzo powolutku za tym tęsknić, ale za malowaniem jako takim, a nie za malowaniem osób indywidualnych. No i jak to ugryźć teraz, nie? A najlepsze, że bardzo dużo osób zaczyna się znowu mnie pytać o makijaż na przyszły rok. A ja nie wiem, co będzie w przyszłym roku. Ja jeszcze nie wiem. Jasny cień, właśnie ten z tej paletki z Kobo sobie wzięłam i przypudruję sobie powiekę, żeby mi się nic nie odbijało. Dobra, teraz wezmę sobie tą paletkę z Zoivy Rose Gold i ten chłodny cień. Ostatnio mam fazę na chłodne cienie. Nie wiem, nie pytajcie. Tak jak Wam mówiłam o tej dziewczynie na Instagramie, która... Nie mogę znaleźć jej niku. Wiecie, że szukałam jej ostatnio i jak na złość nie pokazuje mi się ten jej profil. Więc jeżeli teraz go znajdę, to Wam w końcu go podlinkuję. Jak ta dziewczyna się nazywa na tym Instagramie, która te takie makijaże piękne robi. Ona w ogóle jest z Anglii i tak mi się wydaje, że ona jest z Anglii i tam robi makijaż. No kurczę, nie wiem, ale co jest... Fajnie, fajnie. Podobają mi się jej makijaże. W każdym razie ten chłodny cień i puchaty pędzelek. Wezmę sobie może ten na razie, ten większy. To jest Zoiva 228 Luxe Crease. Także tak. Ale tak a propos wypalenia zawodowego, to no, bardzo dużo osób tak ma. I ja wiem, że to się tylko tak mówi. O Boże, rzuć wszystko i zrób coś innego ze swoim życiem. No bo kurczę, nie zawsze się tak da. I to jest w tym wszystkim najgorsze. Że fajnie by było powiedzieć albo zrobić coś na zasadzie, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale nie zawsze się tak da. Za coś trzeba się, kurde, utrzymać. I jakoś trzeba to rozpracować. A pędzelek ten, troszeczkę mniejszy jest ten pędzelek z palety z Anastazji Beverly Hills, więc nim sobie dół podkreślam, ten sam cień. W ogóle będzie mi pasować dzisiaj do mojej bluzeczki. A swoją drogą, a propos przebranżawiania się i wypalenia zawodowego, to ostatnio bardzo intensywnie obserwuję na Instagramie założycielkę Dizzy i panią Dominikę, która jest swoją drogą, w ogóle tak wydaje mi się, że bardzo sympatyczną osobą. I ja nie wiedziałam o tym, że ona to zasadniczo była nauczycielką i w pewnym momencie swojego życia postanowiła, że będzie sprzedawać buty. I ostatnio gdzieś na Instagramie, albo w Reelsach, albo w InstaDaily mi się pokazała właśnie jej wypowiedź na temat tego, że no zasadniczo to niewiele osób w nią wierzyło, a ona chciała zrobić coś swojego i coś innego. I proszę bardzo, moi drodzy, determinacja. Rzuciła teoretycznie bezpieczny etacik. I proszę. Ja w ogóle też twierdzę, że jeżeli robisz w życiu coś, co Ci nie odpowiada i co nie sprawia Ci może nie tyle radości, co jeżeli robisz coś, co Cię strasznie wkurza, irytuje i wstając do pracy masz takie Jezus Maria, no to sorry, ale to jest dupa, a nie życie. I też zawsze twierdziłam, że nie chcę, nie chciałabym tak żyć. Jeżeli odpowiada Ci powiedzmy praca w korpo i dobrze się z tym czujesz, super. I nie słuchaj ludzi, którzy mówią, że praca w korpo jest do dupy. Ale jeżeli Ty się z tym dobrze czujesz, to jest cudownie.
bo to tak naprawdę o Ciebie chodzi. Ty masz robić to, co chcesz robić. Jezu, jakieś gadki motywacyjne znowu mi się włączyły. Ale serio, też sama tak zauważyłam. Ja też mam momentami, wiecie, takie coś, że może by pójść na etat, ale to są takie chwile, które trwają na szczęście krótko. Bo ja wiem, że ja bym się do pracy na etat nie nadawała już w tym momencie, bo mam za dużo, nawet jak właśnie teraz ze swoją siostrą rozmawiałam, to stwierdziłam, że mam za dużo takiego myślenia już bardzo po swojemu. Dobra, moi drodzy, wezmę sobie jeszcze troszeczkę ciemniejszy, troszeczkę ten intensywniejszy cień z palety Vivo. Ale następnym razem zrobimy coś w kolorach cieplejszych, dobra? Zrobimy coś takiego pomarańczowo, jakiegoś. Na całą powiekę położę sobie coś jasnego, coś takiego oczywiście rozświetlającego, tylko co by sobie tutaj nałożyć. A może zaszalejmy i zróbmy coś z tej paletki jeszcze, Rose Gold? Zszalejmy. Tylko co by tutaj zrobić? Dobra, weźmy ten Shining Bright. Like a diamond. Tak, także nałożę coś jaśniejszego i rozświetlającego. Rozświetlającego może i tak, ale jaśniejszego to no nie sądzę. No, oczywiście, że to nie jest jaśniejszy dzień. W ogóle muszę też któregoś pięknego dnia zrobić z Wami makijaż jednym cieniem. Dobra, wewnętrzny kącik oczywiście polecimy klasyką i tym najjaśniejszym cieniem z paletki Vivo. Dobra, żeby ten makijaż nie trwał nie wiadomo ile. W ogóle ostatnio mam fazę na to, żeby nie używać eyelinera, tylko takim małym kulkowym pędzelkiem. Robię sobie, wiecie, to takie wyciągnięte oko. Ostatnio mi się to podoba, więc idźmy w tę stronę. Wezmę sobie... zastanawiam się, czy wziąć czarny, czy ten bardzo ciemny brąz. Dobra, lećmy z... Dobra, lećmy z bardzo ciemnym brązem, a potem zobaczymy, jak coś to sobie przyciemnię go czarnym. Oczywiście rozgląd z pozaimy. No i oczywiście nie będę gdzieś doklejać rzęs, bo wiecie, sztuką jest zrobić zajebisty makijaż z doklejonymi rzęsami. Miałam mówić, ale chyba dołożę tego czarnego cienia, ale... Ale może nie? Ostatnio też zauważyłam, że lubię najpierw podkreślać sobie tak dokładniej i mocniej dolną powiekę, a dopiero później iść do linii rzęs na górze. No i ostatnio właśnie coś takiego, mam taką fazę na takie rzeczy, na takie makijaże. Dobra, biorę sobie ten pędzelek z paletki Anastazji, tylko tą drugą część, bo wiecie, on jest dwustronny, nie? Taki szałciał. I delikatnie sobie to rozcieram, chociaż nie chwaląc się, ale dzisiaj nawet mi równo wyszło w miarę, więc zazwyczaj wychodzi mniej równo ta krecha. Także wiecie, nic straconego, nawet jeżeli Wam coś nie wyjdzie. Tą górną część sobie troszeczkę bardziej rozetrę, bo lubię takie rozblendowane bardziej make-upy. Tuż oczywiście klasycznie L'Oreal. I tak jak tuszuję sobie te rzęsy, to tak przyszło mi na myśl, że w zasadzie to zmienia mi się trochę content, bo zazwyczaj to ja lubiłam takie, wiecie, makijaże, jak już robiłam je na YouTube'a albo na Instagram, to takie konkretniejsze, takie wiecie, tutaj doczepmy konkretne rzęsy, zróbmy krechę, zróbmy je tak... A teraz idę w takie rzeczy bardziej naturalne. Odbiłam sobie tusz, o mój Boże. A to dlatego, że chciałam szybko wytuszować rzęsy i Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tego wypalenia zawodowego, że jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo i jak będę funkcjonować i malować, bo, no bo tak jak Wam powiedziałam, w przyszłym roku mam już zaplanowane make-upy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie mi się pracowało po tej przerwie. Mam dziwne wrażenie, że to będzie taki, wiecie, taki mega hiper powiew świeżości. I nie wiem dlaczego, ale jestem tak mega pozytywnie do tego nastawiona. Widzicie? Już nawet moje nastawienie się zaczyna zmieniać, więc może to jest bardzo dobry pomysł. Fajnie by było w ogóle swoją drogą... O, już energia mi wróciła. Fajnie by było swoją drogą, gdyby rzeczywiście zacząć praktykować coś takiego, że wiecie, jeden miesiąc w roku macie taki na totalne wylogowanie się z pracy. Takie, że nie myślisz o tym, że musisz pracować, nie myślisz o tym, co Cię czeka w pracy, czy to na etacie, czy na działalności, czy na czymkolwiek innym. Po prostu takie, wiecie, zresetowanie się totalne. W związku z tym, że mi się odbił tusz, to sobie biorę jakiś w miarę czysty pędzelek i sobie go rozcieram. Znaczy, rozcieram. Przesekł mi trochę ten tusz, więc mogę go sobie rozetrzeć. Ale jeżeli widzę, że, nie wiem, na przykład tu wydaje mi się, że jest troszeczkę ciemniejsze oko niż tutaj, to jeszcze raz ten jasny pędzelek. Mniejszy pędzelek i jasny cień. O, i jest stacja. Dobra, lecimy do ust. Zaraz zobaczymy, co wymyślę. Pobiegłam szybko po konturówkę i po błyszczyk i tak mi zapachniała ta świeczka, która jest za mną, że o, matko droga. Swoją drogą świeczkę kupiłam ostatnio w Lidlu waniliową i ona sobie stoi. Ona sobie stoi, a tak pachnie w całym mieszkaniu, że to się po prostu w głowie nie mieści.
Kontrówka. W związku z tym, że ostatnio powiedziałam Wam na filmiku, że wyglądam jak Karena, bo za różowe usta sobie zrobiłam, to teraz zrobię sobie delikatniejsze. To jest konturówka z Essence 202 My Mind i wzięłam sobie do tego błyszczyk z Ibry. To jest błyszczyk w odcieniu numer 2. No i moi drodzy, jak pięknie z Madagaskaru. Uśmiechamy się szeroko, żeby wszędzie sobie konturóweczka doszła. A w ogóle ładnie pachnie ten błyszczyk. No i dobra, moi drodzy, makijaż mamy zrobiony. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie formy gadanego makijażowego filmiku, czy wolicie jednak takie krótsze, wiecie, z podkładem muzycznym, bez gadaniny i po prostu lecimy z tematem. Pewnie będzie trochę tego i tego, żeby zobaczyć, jak Wam się to będzie oglądało i co będzie Wam sprawiało więcej frajdy i mi również, więc na dzisiaj już serdecznie dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie.